Czołem ogrodnicy jest 30 czerwca 2022 roku, godzina 5, no może za 5, 5. Wyszłam, żeby nakręcić film. Dzisiaj już na pewno będzie padało, bo widzę kumulusy takie idą eleganckie. Będzie o wspólnej uprawie, równorzędnej pomidora i ogórka. Te rośliny, oprócz tego, że potrzebują ciepłe podłoże, czyli obie lubią ciepłe nogi, i lubią ciepłe, no ciepło lubią ciepło, tak? Powietrze również lubią ciepłe. To są jedyne wspólne cechy, które one lubią. Dlatego, że ogórek to wymaga podłoża bardziej zasadowego, pomidor woli podłoże bardziej kwaśne. Ogórek jest bardziej żarłoczny i żeby on produkował dużą masę owoców, takich zdrowo-zielonych owoców, nie mówię, że sino-zielonych owoców, tylko zdrowo-zielonych, potrzebuje dużo materii organicznej, czy dużo żarcia. Natomiast jeżeli my przenawozimy pomidora, no to jest ryzyko, że pójdzie w liście, nie będzie chciał kwitnąć. Jeżeli powietrze pod osłonami będzie suche i gorące, takie jak lubią pomidory, to zaszkodzi to ogórkom, ponieważ natychmiast pojawią się tam przędziorki i spowodują, przędziorki spowoduje to, że liście będą blade i owoce będą blade, tak? Roślina będzie wydawała mniej tych owoców. Natomiast jeżeli my podniesiemy wilgotność powietrza, żeby nie było tych przędziorków, to zaczną chorować pomidory na choroby grzybowe. Także taką uprawę współrzędną my możemy zaryzykować prowadzić w gruncie, ale musimy pamiętać o tym przenawożeniu. Tutaj obok, opowiem Wam co tu jest, to jest pomidor Zulu, a obok jest ten sam pomidor Zulu, w tej doniczce jasno-różowej obok. One są wysiane z jednego dnia, z nasion jednego owocu. Tu jest podsadzone, są dwa ogórki. Tu jest oktopus i ten, nie wiem jak się nazywa. A tutaj były dwie sadzonki tego Zulu. One były przepikowane do tej donicy. I no niestety stały w złym miejscu. Ta donica stała w tamtym narożniku i w tamtym narożniku, ponieważ tam jest wschód słońca, tam schodzi słońce, to tutaj był cień do godziny 12 z uwagi na winobluż, który porasta i rzucał ten cień. I to słońce się tu utrzymywało do godziny 17, więc on, ta donica długi czas stała tam. I warzywa, które tu posadziłam, znaczy ogórki, które tu posiałam, one też tu stały, nie rosły. A ten w tym czasie zaczął się rozwijać. Ja tu prowadzę taki eksperyment. Te donice podlewam gnojówkami roślinnymi plus ściółkuję tą materią taką organiczną, która zostaje, no tu jeszcze raz tak zrobię, zostaje z tych gnojówek w środku, w wiadrze, natomiast ten jest tylko i wyłącznie wodą podlewany. Gdybym miała tylko w tej donicy, to byłabym przeświadczona, że to jest przekarmiony pomidor, no bo on jest naprawdę intensywnie zielony. Ma bardzo duże, grube pędy i bardzo mało owoców, powiem Wam. To znaczy w ogóle jeszcze nie ma owoców, no ale to wiem dlatego, że on stał i on zakwitł bardzo późno. Te grona są takie, no, takie są słabe. Tutaj pierwsze grono jest 3 kwiatowe, a ten na tym pierwszym gronie 3 kwiatowym zawiązał owocki i on się wydaje bardziej przekarmiony. Tutaj na wilkach ma kwiaty, ale to jest główny pęd i na tym głównym pędzie ma też dopiero drugie grono kwiatowe. To będzie taki eksperyment, żeby porównać właściwie tylko owocowanie. Będę porównywała po prostu, czy te gnojówki roślinne są w stanie przenawozić, tak? Ja wiem, że tutaj ogórek sporo zżera tej materii organicznej, dlatego pomidor prawdopodobnie nie poszedł tą masę, chociaż on ma tą masę liściową ładną. Tutaj jemu obrywałam, tu zostawiłam tylko ten pierwszy wilk pod pierwszym gronem, niżej wszystkie wilki są poobrywane, także on jest prowadzony
na, teoretycznie na dwa pędy, chociaż na trzy, bo on się rozdwoił, nie? No ale jak już został ten wilk, to niech sobie będzie, zobaczymy. No tutaj też już ma kwiaty, także. Zobaczymy, porównam po prostu ilość owoców. To jest pomidor późny, on ma nad 11 liściem. No liście są takie sztywne, widzicie. Te liście są bardziej wiotkie, ale też takie poskręcane jakby tam, a może im czegoś brakuje, a nie mają w nadmiarze, nie wiem. Nie wiem. Porównam ilość owoców, tak? Czy to nawożenie gnojówkami jest aż tak niebezpieczne dla tych pomidorów? No a warunki zewnętrzne będę miały po prostu jednakowe. Aha, i teraz to, co, o czym wspomniałam na początku, że dobre rozwiązanie znalazł ogrodnik News TV. Jest u niego taki film, jeżeli znajdę, to wam podlinkuję. Nie wiem, a może on sam podpowie. Tam on po prostu pod folią wydzielił sobie miejsce na ogórki, oddzielił ścianą taką z folii, gdzie w tej strefie ogórków jest dużo wyższa wilgotność powietrza, która zabezpiecza ogórki właśnie przed przędziorkiem. I to trzeba mieć na uwadze, że jeżeli zrobimy jednej roślinie dobrze, to drugiej możemy zaszkodzić, czyli pod jednym dachem uprawiając ogórki i pomidory możemy spowodować, że któreś z nich zacznie chorować, no bo no niestety mają inne potrzeby wilgociowe, no i tudzież gruntowe, tak, no. Nie wiem, jakie to jest pH gruntu, ale na razie obydwie rośliny się czują dobrze. Może jest obojętne. Może jest obojętne i dlatego jedna i druga ma się dobrze. Tak. No dobra. To idę, zmykam. Buziaki wam wszystkim. Miłego lipca wam życzę. Pa, pa.